która zaprezentuje nam klacz Sidonna Deluxe, aktualnie miejsce drugie przed finałem. Sidonna Deluxe, właścicielka i hodowczyni tego konia, pani Karolina Mazurek. Klacz Sidonna Deluxe to córka Ogiera Deluxe i klaczy Sekrecja po Insider. Ogier Don Deluxe jest znany miłośnikom stacji Cichoń Stallion, został szeroko użyty w hodowli w Polsce. To zwycięzca Kerun Goldenburskiego został zakupiony na aukcji przez Adrasa Helgstranda za 910 tysięcy euro i włączony do jego oferty stacji Helgstrand Dressage. Zwyciężył w próbie dzielności dla ogierów duńskich w teście 35-dniowym. Niestety poważna kontuzja podczas pełnienia funkcji reproduktora przerwała jego karierę sportową, ale nadal jest ogierem aktywnym i pożądanym. Pozostawił liczne potomstwo w Danii, Polsce i Niemczech. Dał m.in. uznanego ogiera Don Luxury, który również został w Polsce użyty w hodowli. Największym atutem ogiera Don Deluxe jest wspaniały charakter i doskonała jezdność. Cechy silnie dziedziczone wśród potomstwa ogiera De Niro, który jest ojcem ogiera Don Deluxe. Córka konia ogiera Don Deluxe, klacz Scarlett, zwyciężyła w czempionacie Źrebion w Udorzu, a klaczka Azuria Deluxe zajęła drugie miejsce w otwartym czempionacie Źrebion Tras Szlachetnych w Radzionkowie. Podczas Cichoń Falls Auction nabywców znalazła trójka potomstwa ogiera Don Deluxe, z których najdroższa Dauphine Varmetto została sprzedana za kwotę 13,5 tysiąca euro. Na koncie ogiera Don Deluxe są również finaliści Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu, klacz Delphi Deluxe i wałach Dubai N. Matka prezentowanej klaczy, klacz Sekrecja, to córka, która klacz Sekrecja dała oprócz prezentowanej klaczy, którą widzimy tutaj, dała również ogiera Snapchat, wicechampiona koni sześcioletnich i ogiera Senna da Silva, finalistę Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu w kategorii koni czteroletnich. Klacz Sekrecja jest córką ogiera Insider, który został szeroko użyty w hodowli w Pankowie, w hodowli rodziny państwa Mazurków. W Niemczech Insider zajął piąte miejsce w zakładzie treningowym Wadelheisdorf, dał 50 koni startujących w sporcie, 36 klaczy hodowlanych w samych tylko Niemczech. W Polsce za to dał brązową medalistkę czterolatków klacz Selama, która startowała również pod Karoliną Mazurek. Ogiera Brentino, finalistę Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu, a także innych finalistów jak Wałacha Tivernel, klacz Picaria, klacz Parisa, konia Tin Rock oraz ogiera Major, wicemistrza Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu w kategorii koni sześcioletnich. Również w zaprzęgu kilkoro potomstwa świetnie się pokazało. Ogier Barok był mistrzem Polski koni zaprzęgowych, tak podobnie jak Wałach Bastion, który z kolei zdobył wicemistrzostwo. WKKW z dobrej strony pokazała się klacz Polonia, Solandria, a na poziomie dwóch gwiazdek międzynarodowych można było podziwiać klacz Łagisza pod Dominiką Dymińską. W skokach na poziomie Grand Prix widoczna była na parkurach klacz Brugia. Dziękujemy bardzo za zaprezentowanie polskiego konia sportowego Sidonna Deluxe. Za chwilę komentarz, a przygotowuje się Daisy Will. Przypominamy, że ceremonia dekoracji zaplanowana na godzinę 11:25. Zapraszamy najlepszą piątkę z hodowli polskiej i najlepszą piątkę z hodowli zagranicznej.
Thank you for showing us for your lovely mare, C. Donna Deluxe. Yes, it's quite the deluxe edition you have there. Lots of elasticity. It's like you would want from a lovely four-year-old. And also, she had a good, you chose a good tempo for her. It was never hurried, but just enough power. The only thing that we notice sometimes in the trot that you can watch for, it could push a bit more evenly behind with both hind legs. But that was just in a couple of places. So the overall picture was lovely, 8.0. The walk was really ground covering, really nice and forward energy, but the only thing we could mention, it should stretch more evenly to the bit. Still 8.4 for the walk, the canter. Lovely jumping forward with good straightness. At one point we just saw it kind of lost a little bit of the uphill balance and was a bit more on the shoulders than it should, but still 7.8. Very workable canter. Submission. Lovely presentation today. Nice harmony with nice energy at the same time, 8.2. And also the perspective, 8.2. Thank you very much. Gratulujemy serdecznie udanej prezentacji.